I witamy po przerwie. Mam nadzieję, że wszystkim się zwiastuny poszczególnych rzeczy podobały. Jeszcze parę razy je zobaczycie, bo dokładnie dwie przerwy jeszcze przed nami, ale to spokojnie. Co do wyniku pierwszego pytania konkursowego, to gratulujemy panu Dominikowi, który jako pierwszy napisał Altair. Tak jest, w tych latach właśnie mentorem był Altair. Gratulacje dla osób, które pamiętały, jak nazywał się jego mentor. Zaraz po nim był pan Adam, który napisał pełne imię Altair, pełne miano tej postaci Altair ibn Lahat. Pewnie teraz zabiłem coś z tym, co powiedziałem. Na pewno to się odpowiada jakoś inaczej. Tak, za każdym razem jednorożec umiera, gdy ja niszczę jakąś wypowiedź swoją kiepską znajomością danego języka. Nagroda na pewno pójdzie dla pana Dominika główna. Ja spróbuję jakąś nagrodę pocieszenia dla pana Adama za to, że pamiętał całe imię. I witamy Jeremiego, któremu udało się do nas dołączyć. Dobry wieczór, kłaniam się. Szybko, Jeremi, zanim przejdziemy do tego, co Kamil będzie opowiadał, parę słów, co ty powiesz nam, bo przedstawiać już cię przedstawiałem, nie będę cię przedstawiał drugi raz. Znaczy, drodzy Państwo, no podejrzewam, że wszyscy, którzy wczytali się w piękny tekst informacji na wydarzeniu autorstwa Latka, a spodziewają się, że będę opowiadał o podróży Skandynawów we wczesnym średniowieczu do Vinland, do Ameryki Północnej. I jest to prawda, natomiast nie tylko o samej wyprawie opowiem, ale o całej drodze, którą Skandynawowie przybyli, żeby tam się dostać. Postaram się zaprezentować także historię poszczególnych indywiduów, które się do tego przyczyniły, a także odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie, które chyba każdego badacza Skandynawii bardzo mocno mierzi, a brzmi ono bardzo prosto, czy to wszystko w ogóle jest prawda. Bo czytając sagi skandynawskie można na to pytanie odpowiadać na 100 sposobów. No i sami słyszeliście, to czeka nas teoretycznie o godzinie 19. Oczywiście, tak jak powiedziałem na samym początku, są i fani Jeremiego, pytają się, czy będzie degustacja pizzy hawajskiej, której wiemy, że Jeremi uwielbia ją po prostu i uważa, że to jest jedyna porządna pizza na świecie. Dokładnie tak, nie mam nic do dodania. Nikomu nie będziemy zabraniać. Uważam, że w mitologii skandynawskiej jabłka idą to po prostu metafora pizzy hawajskiej. Tak jest, sami słyszeliście. Lidia Cześnik też pozdrawia, pozdrowienia od koleżanki z Muzeum Gnieźnieńskiego. Kamilu, głos dla ciebie. Dzięki wielkie. Ja chciałbym Państwu pokazać i troszeczkę omówić, jak to mogło wyglądać w okresie wikińskim, jeżeli chodzi o strój i czym tak naprawdę dysponujemy my, i archeolodzy, i historycy, i rekonstruktorzy, no i czym ewentualnie dysponują twórcy filmów, seriali i gier, żeby móc tę kwestię odtwarzać. Przede wszystkim chciałbym się skupić na rzeczywistych zabytkach i w miarę kolejnych przykładów jakby pochwalić albo skarcić poszczególnych twórców. Tak naprawdę nasze wiadomości na temat tekstyliów i strojów skandynawskich okresu wczesnego średniowiecza to jest końcówka XIX wieku. I pierwsze takie ważne stanowisko to jest Mammen duńskie, w którym odkryto przebogaty pochówek książęcy, który był wyposażony w wiele drogocennych przedmiotów, między innymi bardzo słynny topór inkrustowany srebrem. No i także zachowały się tam przepiękne fragmenty stroju książęcego, przepiękne hafty, które no, są bardzo znane dzisiaj i z których możemy korzystać. Późniejsze rzeczy to są pojedyncze znaleziska, bardzo pojedyncze, które dostarczają nam właśnie różnych fragmentów, różnych strzępów informacji, jeżeli chodzi o materiały włókiennicze, które się bardzo rzadko zachowują. o czym też za chwilkę jeszcze powiem. Na początku XX wieku to już były wykopaliska bardzo sławnej osady i portu w Hedeby, jednego z najsłynniejszych stanowisk wczesnośredniowiecznej Skandynawii. Na tym stanowisku tak naprawdę mamy przekrój przez wszystkie elementy życia codziennego, również tak samo jeżeli chodzi o zabytki funeralne. Te badania trwają do dzisiaj z jakimiś drobnymi przerwami, ale na publikacje musieliśmy czekać ponad 80 lat pierwsze. Dlatego też te dane i te zdobycze archeologów z Hedeby czekały długi czas na światło dzienne. W podobnym czasie odkryto pochówek łodziowy Oseberg, też jeden z najważniejszych zabytków w ogóle okresu wikińskiego. I to jest pochówek norweski, który zawierał bardzo bogate wyposażenie, też można powiedzieć, że zawierające wszystko, co najważniejsze dla życia codziennego, i zachowały się takie ważne elementy jak drewno, tekstylia, i dzięki temu też mamy wiele fajnych informacji. Kolejne lata to Sjøleham w Norwegii, bardzo ciekawe, też pojedyncze znalezisko kompletnego stroju, które było poddawane różnym dyskusjom, zarówno jeżeli chodzi o chronologię, jak i pochodzenie danego osobnika. W 1938 roku pojawia się pierwsze takie bardzo dobrze opracowany zbiór tkanin ze stanowiska Birka, stworzone przez Agnes Geijer, i to jest tak naprawdę początek takiego profesjonalnego podejścia do analizy tekstyliów skandynawskich. W dalszych latach bardzo ważną pracę też opublikowano w 1986 roku przez Lise Bender-Jorgensen, a następne lata to już też doświadczenia zarówno archeologów, historyków, odtwórców, rzemieślników. Powstają przeróżne syntezy, rekonstrukcje, pomysły, jak można by było sobie radzić z tymi źródłami archeologicznymi, którymi dysponujemy. A ostatnio Muzeum Narodowe w Kopenhadze też rozpoczęło dosyć ważny projekt, jeżeli chodzi o stroje skandynawskie, Fashioning the Viking Age, i między innymi dzięki tym badaniom bodajże w zeszłym roku, czy na początku tego roku, opublikowano artykuł dotyczący pochówku z Mammen, czyli jakby wracamy do samego początku, gdzie okazało się, że przez 100 lat pewne znaleziska z tego pochówku czekały na ponowne odkrycie i odpowiednią dokumentację. Źródeł do odtwarzania strojów mamy tak naprawdę bardzo niewiele, chociaż jeżeli chodzi o europejski pogląd na stroje, to Skandynawia i tak jest najbogatszym miejscem, ponieważ tutaj te zabytki archeologiczne zachowują się najlepiej, jest ich najwięcej, aczkolwiek są to, musimy pamiętać, fragmenty i strzępy, które przez badaczy są odtwarzane, rekonstruowane, pewne interpretacje się zmieniają przez lata, są wykonywane coraz to bardziej nowoczesne metody datowania itd., itd. Stanowiska, na których odkryto fragmenty strojów, tutaj po lewej stronie Państwo widzą listę takich najważniejszych, ale żeby też tę wiedzę uzupełnić, możemy się posługiwać źródłami innymi, uzupełniającymi, takimi jakimi są przeróżne ikonografie w formie zawieszek, tapiserii, ilustracji, czy wreszcie tych sławnych kamieni obrazkowych i kamieni runicznych, które oczywiście są stylizowane w pewnym stopniu, ale ale no widzimy tam postaci ludzkie, które są w taki czy inny sposób ubrane i możemy pewne rzeczy starać się analizować, dostrzec. No oczywiście należy pamiętać, że te wizerunki no nie muszą się odnosić do życia codziennego, mogą to być pewne przedstawienia ceremonialne i tak dalej. To też jeszcze może na przykładzie Państwu pokażę. Oprócz tego mamy też pewne zapisy historyczne, przede wszystkim w sagach islandzkich mamy no, całkiem sporo takich fragmentów, gdzie pojawiają się określenia strojów, kolory, czy właśnie takie szczegółowe dosyć kwestie, czy kroniki podróżników, tylko że to też oczywiście są źródła już spisane w XII-XIII wieku i trzeba mieć do nich ograniczone zaufanie. Poza Skandynawią mamy też kilka miejsc, gdzie możemy próbować szukać jakichś analogii, różnych wpływów, które mogą nam pomóc uzupełnić tę naszą wiedzę. No i mamy oczywiście szereg stanowisk z Wysp Brytyjskich, ale także sławne osiedle w Herjolsnes na Grenlandii, kilka przykładów z Islandii, ale także południowe wybrzeże Morza Bałtyckiego. Jeżeli chodzi o część germańską, to mamy też takie stanowiska jak Bernutfeld, czy Obernautendorf, czy Dachtem, gdzie znaleziono fragmenty dosyć dobrze zachowanych tekstyliów, jednak datowane na okres wędrówek ludów, troszkę wcześniej niż okres wikiński, ale pewne elementy no zgadzają nam się, pewne techniki tkackie, które możemy jakby zaczerpnąć i próbować to jakoś wspólnie ubrać. Oczywiście są też stanowiska w Polsce. Najlepszym przykładem jest Truso, gdzie znaleziono dwie srebrne zawieszki, które tak naprawdę są identyczne do zawieszek znalezionych w Szwecji i możemy też pewne rzeczy tam porównywać na tej podstawie. No i jeszcze właśnie Psków i Gniezno. Źródła archeologiczne, tak jak powiedziałem, to są fragmenty tak naprawdę. Nie mamy takiej możliwości zobaczenia całego stroju, który moglibyśmy jeden do jednego odtworzyć. Mamy tak naprawdę fragmenty wełniane i lniane, z tym, że ten len bardzo rzadko się zachowuje. Najwięcej tych zabytków archeologicznych to są materiały wełniane, ale też tkaniny jedwabne, które zachowują się też w miarę dobry sposób, oraz bogate zdobienia tych tkanin. Tylko też należy pamiętać, że właśnie według badaczy te drogocenne tkaniny są tak naprawdę importem z przeróżnych krain, bardzo dalekich nawet, i odzwierciedlają sposób ubierania się jedynie najbogatszych i wysokich społecznie osobistości. Tak jak też już wspominałem, te tkaniny zachowują się tylko w charakterystycznych, w korzystnych warunkach. Dlatego ta Skandynawia jest tutaj dobrym terenem, stosunkowo oczywiście, ale też innym elementem konserwującym te tkaniny, no to są elementy biżuterii, różne brosze, zapinki, czy też właśnie drogocenne naszywki, no, które powodują, że te fragmenty w postaci produktów korozji, czy też jakichś różnych garbników się mogły zachować do czasów odkrycia. Jeżeli chodzi o co tak naprawdę z tych fragmentów nam się wyłania, no to mamy koszule, mamy tuniki, mamy suknie, fartuchy itd. Z tym, że no, tak jak podkreślam, to są przeważnie archeologicznie fragmenty, które musimy w pewien sposób interpretować, dopasowywać, zastanawiać się nad tym, czym dany fragment mógł być. Jeżeli chodzi o koszulę, to mamy jedną w miarę dobrze zachowaną duńską lnianą koszulę z Viborg, datowaną na początek XI wieku, ale jeżeli chodzi o inne regiony, no to musimy się poszukować źródłami ikonograficznymi. Co jest dosyć istotne, to też dla archeologów i dla badaczy zajmujących się technologią wytwórstwa, no to te materiały archeologiczne może nie tyle nam dają pojęcie o tym, jak ta forma wyglądała, ale przede wszystkim dzięki tym znaleziskom mamy wiedzę na temat struktury i sposobu wykonania tych tkanin, co jest też dosyć istotnym elementem. Tutaj na ilustracji jeden z najbardziej znanych fragmentów haftowanych z Mammen, właśnie z tego bogatego pochówku książęcego. Możemy znaleźć takie źródła, które nie wymagają takiego wysiłku przy interpretacji formy ubioru, tak jak na przykład tonika z bagna z Kragelund, datowana na około XII wiek, która zachowała się w bardzo dobrym stanie, korpus uszyty z jednego fragmentu materiału wełnianego, dodatkowe kliny, rękawy. To nam się zachowało bardzo dobrze właśnie przez depozycję w środowisku takim torfowym. Natomiast z drugiej strony mamy strzępy, tak jak już mówiłem, fragmenty, które na pierwszy rzut oka no wiele nie wnoszą. One tak naprawdę możemy na nich dostrzec pewne elementy dekoracyjne, jakie są sploty, jakie były no mniej więcej te aspekty technologiczne, ale no formy nam to nie ułatwia stworzyć. Oto są między innymi te brosze, dzięki którym te tkaniny się zachowują. I te brosze są bardzo charakterystyczne dla wczesnośredniowiecznej kultury skandynawskiej. Znajdowane są przede wszystkim w grobach. One nam wiele mówią o sposobie noszenia tych ubiorów. No, takim przykładem już tutaj pierwszy z popkultury. Nawet takie brosze użyto podczas kręcenia zdjęć do serialu Vikings. Akurat tutaj tak na pierwszy rzut oka właśnie to są typu szwedzkiego te brosze. Tutaj od razu ci wskoczę w słowo. Tak. Idealnie po prostu. No, jakbyśmy się umówili, to by tak się nie zdarzyło. Pan Floki właśnie zadał pytanie, czy pana zdaniem serial Wikingowie utrzymuje poziom w odtwarzaniu ubrań skandynawskich w tamtym okresie i z jakich elementów taki ubiór się składał? To będzie dalej, ale już tutaj jest zapowiedź zasadniczo. To jest zapowiedź i w dalszej części będzie miał pan okazję zobaczyć też nawiązania do serialu, a także do innych produkcji, ale tak w skrócie muszę powiedzieć, że i tak i nie. Ponieważ jeżeli przyjmiemy założenie... Kamilu, to wystarczy na razie. Tak, dobrze. Będzie więcej później. Tak jest. Oczywiście też jeżeli chodzi o strój, to dysponujemy z zabytkami skórzanymi, które też niestety rzadko bardzo się zachowują, tylko w wyjątkowych okolicznościach. I tutaj mamy przede wszystkim dwa miejsca. Mamy Norwegię i buty z pochówku łodziowego z Oseberg. Oraz też mamy kolekcję, w Oseberg zachowały się dwie pary butów, a natomiast w Hedeby X wieku mamy kolekcję bardzo dobrze zachowanych butów z terenu właśnie osady i portu. I teraz tak, właśnie Oseberg, no to jest stanowisko, no jedno z najważniejszych tak naprawdę, dzięki któremu pozyskujemy informacje na temat całej kultury wczesnośredniowiecznych Skandynawów. Badania rozpoczęły się w 1904 roku. Rok wcześniej właściciel farmy przypadkowo natknął się na zdobione fragmenty kadłuba, a po zgłoszeniu odpowiednim instytucjom w następnym roku Gabriel Gustafsson zajął się już poważnymi badaniami. No i udało się naprawdę wiele ciekawych znalezisk pozyskać. Jeżeli chodzi o interesujące nas tutaj aspekty mody, no to materiały z wełny i jedwabiu przede wszystkim. Len niestety się nie zachował, ale też, co ciekawe, pochówek ten był tak bogato wyposażony, że dysponujemy przykładami narzędzi potrzebnych do wytwarzania tkanin. I to też nam przysparza dużo radości w dalszych analizach. Statek dzisiaj znajduje się właśnie w Muzeum Statków Wikińskich pod Oslo razem ze statkiem Gokstad. No i prezentuje się bardzo dumnie, a oczywiście w poszczególnych salach są prezentowane wszystkie elementy wyposażenia. Naprawdę bardzo polecam, bo to jest coś niesamowitego. No i wreszcie źródła ikonograficzne. Też tak jak już wspomniałem, często ten ubiór jest jedynie zarysowany, ale pewne rzeczy można się domyślać, chociaż są mało szczegółowe. Na przykład na tym znalezisku Stuna zarówno możemy dopatrywać się biżuterii, jak i elementów włókienniczych, czy nawet też fryzury, tutaj bardzo stylizowany kok, jeżeli chodzi o tą panią. I co jest istotne w przeciwieństwie do zabytków archeologicznych, tutaj przede wszystkim możemy mieć pewne wyobrażenie na temat formy, możemy sobie wyobrazić, możemy sobie dopasowywać te nasze źródła archeologiczne, czy też opisy historyczne do tych przedstawień, no i starać się jakby też rekonstruować w oparciu o te wszystkie dostępne informacje. Dobrze. Inne źródła ikonograficzne, bardzo ważne, między innymi właśnie Oseberg. Tam poza zabytkami stricte włókienniczymi, stanowiącymi element stroju, zachowały się także fragmenty gobelinu, na którym właśnie przedstawiono procesje postaci ludzkich i poszczególne elementy tego stroju tam możemy zobaczyć. Pojawiają się tam postaci kobiece, podobne troszkę do tych zawieszek szwedzkich, czy też do tych znalezionych w Truso. Wydają się być bardzo podobne. Możemy tam dostrzec okrągłe elementy, które być może stanowią właśnie brosze żółwiowate, czy też fryzury, a także okrycia. Charakterystyczne długie suknie, takie ciągnące się po ziemi, jak i płaszcze pokrywające. Innymi, tylko że te postacie kobiece są rzadkością na tej tapiserii. W większości jest to zestaw przeróżnych form ubioru noszonego przez mężczyzn. I możemy tutaj wyróżnić na przykład okrycia nóg, być może jako prostych spodni o wąskich nogatkach, albo na przykład tak zwanych szarawarów, czyli wpływu wschodniego, z którym Skandynawowie mogli się zetknąć i zaczerpnąć. No i poza tym oczywiście mamy przeróżne formy okryć wierzchnich typu tuniki, płaszcze i tak niedawno nawet pomyślałem sobie, że ta druga postać od lewej, która nosi pewne rodzaje okrycie typu krótki płaszcz, być może to też być forma skóry dzikiego zwierzęcia, bo oglądając te różne seriale i te różne wpływy w dzisiejszej popkulturze, tamte te futra i te skóry pojawiają się zatrważająco często. Ale w każdym razie jeszcze mamy taką tapiserię, która jest dosyć często stosowana przy rekonstrukcji i zauważyłem, że w grze Assassin's Creed również. Otóż to jest tkanina z bajo, która powstała na początku, po drugiej połowie XI wieku. No i ona też nam da dużo informacji bardzo przydatnych ukazuje. Tak wygląda rekonstrukcja wspomnianego gobelinu z Oseberg. Może też Państwu być znany ten gobelin ze względu na pierwszą z lewej strony na górze postać, która nosi hełm z rogami. Jest to jeden z koronnych dowodów entuzjastów tego pomysłu. Aczkolwiek należy pamiętać, że to jest prawdopodobnie procesja ceremonialna i takie rzeczy się mogły zdarzać. Innym typem źródeł ikonograficznych są ilustracje znajdowane w książkach. I takie dwa przykłady tutaj dosyć ciekawe. Pierwsze to jest księga Liber Vitae, gdzie mamy przedstawionego Knuta Wielkiego i na podstawie tej ikonografii archeolodzy z Muzeum Narodowego w Kopenhadze stworzyli rekonstrukcję tych fragmentów tkanin z Mammen, które tam odkryto, i ten wizerunek posłużył im, żeby ten strój jakby uzupełnić o formę i przedstawić. Natomiast w literze, w psalterze Edui mamy też bardzo interesujące przedstawienie wikinga, który jest przez badaczy interpretowany jako pierwowzór Torkela Wysokiego, który tamtejszą ludność wraz ze swoją ekipą najeżdżał i męczył. Tu na tym przedstawieniu dobre jest to, że mamy właśnie kolor, mamy przepiękny niebieski kolor tuniki, mamy przedstawione obszycie dekoltu. No i to jest jedno z takich. Oczywiście tych ilustracji jest też więcej, można się doszukiwać w dalszych księgach British Library przede wszystkim. W dzisiejszych czasach dobrym ułatwieniem jest to, że te księgi z British Library możemy przeglądać online, więc no, polecam taką kwerendę. No i wreszcie kamienie obrazkowe, które przedstawiają mnóstwo postaci i te przedstawienia są dosyć szczegółowe, ale też czasami niestety jedynie schematyczne. Jeden z takich przykładów dosyć szczegółowego przedstawienia szarawarów jest właśnie kamień z Broa. Jest to jedno ze źródeł, dzięki któremu możemy założyć, że tego podobne okrycie nóg istniało. Innym przykładem jest kamień z Tanieliarda, gdzie też ukazana jest procesja. Postaci mają różnego rodzaju nakrycia głowy, które mogą przypominać kaptury z długimi ogonami, ale też mają okrycia nóg, takie też dosyć podobne do szarawarów. I te tuniki z takimi bardzo szerokimi rękawami. Wszystko tu się znajduje. Co jest też może warte przypomnienia, że te stele gotlandzkie, one prawdopodobnie właśnie ukazują procesje związane z sagami. One jakby nam pomagają zrozumieć, może inaczej, sagi islandzkie pomagają nam zrozumieć procesje, które widzimy na tych kamieniach. I to jest też łączone właśnie z tą kultową sferą, czy sferą religijną, która też może w pewien sposób odbiegać od norm życia codziennego. To też zawsze należy o tym pamiętać. Inne przedstawienia, znowu przedmiot z Oseberg, wóz, na którym są widoczne trzy postaci, dwie męskie, jedna kobieca. No też bardzo przydatne źródło. Inny zabytek z okresu Wendel, wcześniejszy, ale wydaje się, że ten charakterystyczny kaftan, taki zamykany na zakładkę, może być jakimś charakterystycznym, specyficznym elementem stroju Skandynawów i tym źródłem też możemy się podpierać. Inne rzeczy to złote plakietki Goldguber, które też oczywiście przedstawiają postaci ludzkie. No i wreszcie źródła pisane. Ale też zawsze podkreślam, że te źródła nie opisują jakby wydarzeń, które działy się ówcześnie, tylko opisują wydarzenia, które się działy 200-300 lat wcześniej. Więc zawsze musimy brać na to poprawkę. Ale wydaje się, że no, takie elementy jak kolor, czy jak forma danego stroju, może coś z tego być dla nas przydatnego. No i też są różne opowieści podróżników, z których możemy się dowiedzieć, między innymi właśnie Hudud al-Alam, z którego możemy się dowiedzieć, że właśnie wikingowie nosili takie bardzo szerokie spodnie, które tam były złożone z iluś tam metrów materiału, musiały być podwiązywane. Także to nam się przydaje. Jeżeli chodzi o chronologię, to tutaj mają Państwo w takim dużym uproszczeniu przedstawione, co możemy wpisać. To jest, tak jak widać, niewiele stanowisk, no, które mniej więcej możemy w ten okres sprzed IX wieku aż po końcówkę XI omawiać. Podobnie tutaj z ikonografią. Tych zabytków jest też tutaj troszkę. Oczywiście to nie są wszystkie zabytki, tylko takie najbardziej znane, najbardziej popularne. I też na tych tabelach przedstawione są źródła spoza Skandynawii, które możemy wykorzystać. Wspomniane już przeze mnie ikonografie z ksiąg, czy też właśnie różne inne zawieszki i tak dalej. Pewnie. Zanim przejdziemy, mogę? Tak, jasne. Zanim, możesz już rzucić kolejny, ale chciałbym, zanim przejdziemy już do tego, jak to mogło wyglądać. Tutaj pojawiło się jedno pytanie na pewno i dwa komentarze. I pierwsze to pan Daniel zwrócił uwagę, pamięta, czytał twoją książkę i pamięta, że plakietka, którą pokazywałeś, była w książce. Czego w tej książce nie było? Tylko tyle to skomentuję. To nie jest pytanie. Pradziejem Polski z kolei, które nas udostępniają na swoim profilu. Bardzo dziękujemy za to, jak zawsze. Na marginesie hełmów z rogami. Ja się tylko pochwalę, że mi tata kiedyś kupił taką koszulkę i stwierdziłem, że muszę ją założyć, bo to po prostu nie mam lepszej do naszego dzisiejszego spotkania. Hełmak jeszcze będzie. O, super. To jak będzie o hełmach, to wspomnimy o hełmach, bo może to po prostu powiesz. Ale pan Robert z kolei się pyta w kontekście szarawarów. Padły słowa o wpływie wschodnim, z którego Skandynawowie mogli się zetknąć w podobnych rozważaniach na temat tak zwanych szarawarów na terenach wschodnich, to jest Nowogrod, tudzież Kijów. Wspomina się często o ewentualnych wpływach wikingów, właśnie na podstawie wspomnianych kamieni obrazkowych. Więc w końcu skąd te szarawary się wzięły i czy w ogóle istniały? Te szarawary mogą być wpływem jeszcze bardziej na wschód, ponieważ te kontakty z ludami arabskimi były bardzo intensywne. I wydaje mi się, w mojej opinii, że ten ślad może być pewną wskazówką. Niekoniecznie właśnie Ruś, ale właśnie Arabia bardziej. I pani Paulina właśnie teraz rzuciła, która również nas udostępnia na swoim profilu. Bardzo dziękujemy. Czy często chodzili boso? Na przykład na plakietce obie osoby chyba nie mają butów. No właśnie, z tymi butami to też jest o tyle trudno, że ich jest bardzo mało w materiale archeologicznym. Więc nie wiem, szczerze powiem, nie wiem. Trzeba by było bardzo dokładnie przestudiować sagi, jeżeli gdzieś szukać tego typu informacji, czy chodzili boso, to myślę, że tam będzie najwięcej tego typu wskazówek. Podejrzewam, że niewolnicy pewnie chodzili boso. Tak mi się wydaje. O, Jeremy? Tutaj, jeśli można dodać do wypowiedzi Kamila jedną rzecz. Faktycznie, jeśli chodzi o szarawary, może to być jak najbardziej wpływ dalekowschodni. Znajdujemy tutaj także potwierdzenie w źródłach pisanych oraz etymologicznych. Musimy pamiętać, że bardzo szybko w zasadzie u cywilizacji skandynawskiej we średniowieczu wydziela się oddzielne słowo opisujące mniej więcej regiony dzisiejszej Arabii Saudyjskiej i Afryki. Jest to słowo Serkland. Próbowano tłumaczyć nazwę tym regionu jako ziemia Saracenów albo po prostu ziemia arabska, mówiąc w języku dzisiejszym, ale ten jakby znak etymologiczny daje nam pewne świadectwo, że te kontakty były na tyle częste i gdzieś tam na tyle znane, że powstała potrzeba wytworzenia słowa w kontekście regionu, do którego można by to odnieść. Jasne, jasne. No i tych zabytków arabskich też mamy troszkę poza tekstyliami, no bo mamy też jeden pierścień z imieniem Allah między innymi, czy też mamy monety arabskie, no jest tego trochę. Tak. No to teraz może troszkę o tym takim aspekcie technologicznym. No, dzięki tym źródłom archeologicznym, które mamy, możemy wyróżnić, jakie były techniki używane, jakich używano splotów i tutaj no, są takie najważniejsze wyróżnione. Co ciekawe, ten spląd najbardziej skomplikowany, skośny, łamany w osnowie i w wątku, właśnie był używany także w wcześniejszym okresie, jeżeli chodzi o te zabytki znajdowane w tych bagnach na terenach dzisiejszych Niemiec. Także to też jest pewna ciekawa wskazówka. I wydaje się, że te sploty rąbowe, no były oczywiście dla najbogatszych, były najrzadsze. Też warto powiedzieć, że jeżeli chodzi o Birkę i badania Agnes Geijer, to ona wyróżniła też tam pewne typy tkanin, policzyła, no i właśnie ten splot skośny znajduje się w najmniejszej liczbie grobów. A oczywiście najbardziej popularny był splot płócienny, najłatwiejszy. Inne techniki tkackie, dosyć istotne, jeżeli chodzi o opis samych zabytków archeologicznych, to oczywiście ustalenie skrętu przędzy, wyróżnianie splotów, szwów, ściegów, co jest dosyć karkołomne i no, te szwy i ściegi bardzo rzadko się zachowują, no bo one przede wszystkim były z nici lnianych. Jeżeli były z wełnianych, to jest większe prawdopodobieństwo, że się zachowały, ale no niestety bardzo rzadko one się zachowują. I dlatego też mamy do dyspozycji z tych stanowisk, które ja znam, wyróżnione pewne ściegi, no, które albo się zachowały, albo otwory po tych ściegach pozwoliły na to, żeby je wyróżnić. No i to są te najbardziej popularne ściegi przed igłą, obrzucany, stępnowy, jodełkowy, dziergany, sznureczkowy, łańcuszkowy oraz podtrzymujący. I też jeżeli mówimy o pewnej regionalizacji, czy też rozróżnieniu poszczególnych technik, to zestawiając chociażby te ściegi, które się w pewnych miejscach zachowały, możemy dostrzec pewne elementy wspólne, jeżeli chodzi o stanowiska skandynawskie, ale też wyróżniające. Tak na przykład jak ściek podtrzymujący, no z tego co ja wiem i z tego co w literaturze możemy znaleźć, to zachował się w północnej Norwegii, a na innych stanowiskach skandynawskich nie znam takiego przypadku, ale też w inną stronę, na przykład ściek stębnowy, bardzo popularny, używany zarówno w Danii, Szwecji, jak i w Norwegii. Inne tego typu przykłady. Też charakterystyczna technika nail binding, takie uproszczone szydełkowanie, no, które też nam pewne rzeczy tutaj przynosi. Tego typu zabytki są znajdowane zarówno w Skandynawii, jak i właśnie między innymi na Wyspach Brytyjskich. No i wreszcie dekoracje. Oczywiście krajki. Dwa podstawowe rozróżnienia to krajki tworzone na tabliczkach oraz krajki tworzone na bardzie. Różnią się tym, że te krajki tabliczkowe można splatać w skomplikowane wzory, a krajki na bardzie to jest splot płócienny. I znowu wracamy do Oseberg. Zdjęcie z prawej strony na górze to jest oczywiście zdjęcie in situ takiego warsztatu tkackiego stworzonego z tabliczek tkackich i właśnie nawet ten element w tym pochówku łodziowym się znalazł, co daje nam pewne wyobrażenie na temat tej techniki. Tutaj przykłady. Z prawej strony na górze przykład z cmentarzyska w Birce. Znowu krajka zachowana dzięki tym drogocennym materiałom, jedwabiu i srebru. Na dole z lewej strony przykład z północnej Norwegii, gdzie ten wzór już jest dużo prostszy. Innym elementem dekoracyjnym hafty pojawiły się, tak twierdzą badacze, w połowie IX wieku poprzez styczność właśnie z różnymi innymi kulturami. I tutaj badacze wyróżniają styl, przede wszystkim styl zachodni i wschodni. I też można powiedzieć, że one w pewien sposób też odzwierciedlają później te style skandynawskie, które wyróżniamy w sztuce wikińskiej. No i przechodzimy do hełmów z rogami. Od czego to się zaczęło? Prawdopodobnie właśnie w 1876 roku, kiedy zaprojektowano stroje do pierścienia Nibelungów, no tych odkryć archeologicznych nie było zbyt wiele, jeżeli chodzi o Skandynawię i wczesne średniowiecze, dlatego posługiwano się tym, co było. Mamy dwa zabytki, takie dosyć znane, które reprezentują właśnie hełmy z rogami. Pierwszy jest datowany właśnie na 150 rok przed Chrystusem, a drugi nawet na około 1000 lat przed Chrystusem. No ale tego typu zabytki chętnie były wykorzystywane do tego wizerunku. I teraz może popatrzymy, jak to wyglądało już niedawno. W filmie The Vikings chętnie się podpierano. Na szczęście tu nie było hełmów z rogami, tu byłem zachwycony, że w tym filmie nie było hełmów z rogami, ale były pewne no, różne mikstury, jeżeli chodzi o znaleziska skandynawskie, tak jak na przykład hełm z Valsjerd, tak, ale też te ćwieki. No, te ćwieki są bardzo charakterystyczne dla tego filmu. Nie wiem, skąd one się wzięły tak naprawdę. Niszczy to bardzo obraz. Po prostu świetnie wyglądają. Ja bym się z tych ćwieków nie śmiał, potem cała polska rekonstrukcja takie nosiła. No właśnie. No właśnie. Tak było. Właśnie widziałem, Jeremy, że jak zobaczyłeś hełmy z rogami, to od razu się złapałeś, żeby nie zacząć się śmiać. Obserwowałem. Zrobiłem, co mogłem. I tylko dorzucę, że właśnie pradziedziem polskich wspominały, że takie hełmy, przykłady takich hełmów starszych znamy i właśnie je pokazałeś. Patrzę się, bo tutaj już przechodzimy do jakby tej popkulturowej części, a są jeszcze dwa przynajmniej pytania, trzy powiedzmy. A pani Aneta zastanawia się, czy pochówek z Mammen Graven, pięknie haftowany strój, czy to na pewno jest strój wikinga, a nie Saksona? Jeżeli chodzi o wyposażenie grobowe, to wskazuje bardziej na Skandynawa. Ale nie znam badań DNA czy badań genetycznych. Nie wiem, czy były wykonywane. Może warto by było dla pewności to zrobić, ale wyposażenie grobowe wskazuje na Skandynawa. Zwłaszcza ten topór, bardzo piękny. Pan Jerzy, ponowne kolejne pytanie, ma co do skarpet wykonanych tupełkowo. Czy to na pewno skarpety, czy mogłyby być obuwiem? Takie kapcie trochę, jak moja babcia takie robiła. Tak Czemu nie? Znaczy, każda osoba, która miała takie skarpety w ręce, może powiedzieć uczciwie, że równie dobrze mogły być czapką. One się tak rozciągały. Tak trochę jak krasnoludki, ale no dobra. Pan Adrian tutaj teraz rzucił pytaniem, czy tamten hełm, co był na poprzednim slajdzie, czy to jest epoka Wendel? Tak, to jest epoka Wendel, tak. I pan Krystian zastanawia się, czy są jakieś znaleziska z Gniezna. Z Gniezna? Z tekstyliów? Nie znam osobiście. Niestety nie znam. Nie wiem, czy Jeremy mnie tutaj poprawi, ale mi się wydaje, że tylko Wolin i Truso, jeżeli chodzi o fragmenty. Takich miejsc, gdzie możemy faktycznie doszukiwać się, ale nie wiem, czy się nie mylę, więc w razie czego ja czekam na poprawę od komentujących. A tekstyliów skandynawskich, no to oczywiście Wolin, to na pewno Truso. Z tego co pamiętam, chyba także Bardy Świelubie oraz Bodzie. Przy Bodzie się nie będę upierał, bo nie pamiętam dokładnie opracowania, ale chyba także. Mhm. Mhm. Dobra, i to tyle na ten moment. No jeżeli mówiliśmy o rekonstrukcji polskiej, no to stara baśń, tutaj też przykład wykorzystania tej ikonografii, o której mówiliśmy i tego kaftana na zakładkę, a oczywiście już z pewnymi wzorami, wytłaczaniem, no to się rządzi jednak swoimi prawami, to musi wyglądać, wszyscy to rozumiemy. No i oczywiście hełm z rogami też się pojawił. Jeżeli dobrze kojarzę, to ten hełm to jest też chyba rekonstrukcja hełmu z okresu Wendel. No a te rogi to są po prostu dodane, bo wtedy były modne. Może te rogi też pojawiały się w interpretacjach z tego względu, że jak znajdowano te rogi do picia, które były właśnie okuwane srebrem czy innym metalem, to może próbowano to jakoś połączyć z tymi hełmami. Mhm. O starej baśni zresztą przypomnę naszym widzom, stali widzowie może pamiętają, że był u nas pewien kolega, który opowiadał o tym, jak stare baśni kręcono. Nie. Aha, okej. No i też oczywiście mamy już współczesne produkcje, serial Wikingowie, gdzie no jest zachowany pewien realizm, bardzo pewien, ale przeważają takie pomysły kolorowe, znaczy tu akurat może tych kolorów nie widać, ale są te ćwieki, są te naszycia, są te pewne jakieś marszczenia czy wytłaczania, sploty, które jakby starają się wycisnąć co się da z tych kostiumów, żeby one były jak najbardziej takie, nie wiem, fantasy bardziej niż historyczne. No i jeżeli chodzi o najnowszą odsłonę Assassin's Creed, no to przyznam szczerze, że główna gra Valhalla, z tego co widziałem na screenach, no to też niezbyt wiernie te stroje reprezentuje. Tu jest znowu dużo skór, dużo obszyć, dużo pasków, dużo jakichś przeróżnych ściegów, które mają uatrakcyjnić postaci. Ale o dziwo, oglądając fragment właśnie Discovery Tour, muszę powiedzieć, że twórcy odrobili troszkę pracę domową i tam już naprawdę widać ten postęp i tę myśl w kierunku rzetelnej rekonstrukcji. No i jeżeli chodzi o to, jak ten strój mógł wyglądać, no to przede wszystkim właśnie to, co mamy ze źródeł i archeologicznych, i ikonograficznych, no to mamy różne tuniki, różne wersje kaftanów, płaszczy, ale też mamy onuce, przecież owijacze, inaczej mówiąc, ale też mamy nogawice, które znaleziono w Hedeby. No, jest trochę tych źródeł. Staramy się, mówię, my jako archeolodzy, którzy starają się to rekonstruować, to łączyć te źródła i stwarzać pewne jakieś takie realne ramy. A jeżeli chodzi o Wikingów, no to znowu muszę pochwalić twórców, że ten charakterystyczny kaftan szyty na zakładkę się pojawił, aczkolwiek znowu pewne stroje są takie wystylizowane, zrobione takie na siłę, żeby były ładne. No, to jest oczywiście prawo twórców i to jest fantastyka oczywiście. A tak wyglądają właśnie te fragmenty, które w Hedeby, między innymi kilka przykładów fragmentów, które w Hedeby znaleziono i z czym się badacze starali zmierzyć, rekonstruując. No, wydaje się, że te fragmenty szarawarów czy kaptura, no to naprawdę są bardzo ubogie, ale w latach 80. i 90. Inia Hak no, starała się opracować je jak najlepiej umiała. I to jest ten strój z Mammen, rekonstrukcja tego stroju, o którym mówiliśmy, też na podstawie ikonografii i dostępnych fragmentów tkanin. No to wygląda już naprawdę bardzo obiecująco. Gdybyśmy mieli takie stroje książąt czy władców w popkulturze dzisiaj przedstawiane, to myślę, że nie byłoby żadnego problemu. Ale za to mamy takie rzeczy, czyli oczywiście skóry, ćwieki, przeróżne elementy zdobnicze, no, które nie mają potwierdzeń źródłowych, ale które są efektywne i są. Efektywne tak, czy nie, na pewno smutno ci się robi, a Jeremy pewnie ma gorsze słowa gdzieś tam na końcu języku. W życiu. Znasz mnie, Radek. Natomiast zawsze jak patrzę na przedstawienie popkulturowe, no głównie w serialach, a właśnie Skandynawów z interesując nawet dzisiaj epoki, macie takie wrażenie, że filmowcom zawsze wydaje się, że oni tylko chodzili po lesie i wyżynali całą zwierzynę, którą spotkali? Przecież tam wilka na wilku nie było, gdyby oddać realia filmowe. No, w ogóle temat Wikingów jako tych barbarzyńców i tylko piratów i krwawych najeźdźców, to też jest troszkę przekłamane, no bo jednak te źródła nam pokazują, że handel i ekspansja taka bardziej kulturowa była chyba ważniejsza niż te najazdy takie bardzo brutalne. Znaczy o tym po części potem będę mówił, ale to jest coś, z czym myślę nasza epoka się musi zmierzyć. Czy my chcemy widzieć Wikingów jako barbarzyńców, co trochę wykreowała jednak popkultura oraz sztuka szeroko pojęta, czy w końcu przyjmiemy, że to byli ludzie z bardzo starą i bardzo rozwiniętą kulturą? Oczywiście. No warto też powiedzieć, że ten pogląd na Wikingów jako barbarzyńców, no to przede wszystkim właśnie kultura anglosaska, tak? Oni mieli powody się zemścić na Wikingach po prostu za ten najazd. Przez pryzmat właśnie tych pokonanych. Wszelkie. Dobrze, ale to może już troszkę się streszczając, bo widzę, że czas ucieka. No tu oczywiście mamy takie porównanie z Assassina oraz rekonstrukcji stworzonej przez Muzeum w Roskilde. No, są to pewne różnice. Warto, żeby może jednak bardziej się słuchać muzealników i archeologów, ale też nie upierajmy się, no bo to jest rozrywka. No. To są te fragmenty z tego pochówku książęcego w Mammen. To już też nie będę się rozwodził. I zachowane tkaniny na akwarelach z tamtego okresu zadokumentowane. Inny przykład właśnie koszuli z Viborg, która też została, ona została zachowana w dole posłupowym, więc jakoś przetrwała do naszych czasów. Inne znaleziska to tuniki właśnie już datowane na XI-XII wiek z duńskich bagien, one się zachowały już dosyć dobrze, z tego możemy korzystać. No i tutaj mamy już, jeżeli chodzi o Norwegię, to znowu plus dla Assassin's Creed. I to jest bodajże screen właśnie z dodatku Discovery Tour, że znowu fajnie, że dali ten krój taki charakterystyczny, fajnie, że jest ta koszula z takim rozcięciem pod szyją. To naprawdę cieszy oko. Jeżeli chodzi o skóry, no to właśnie byłbym sceptyczny, aczkolwiek no, nie będę walczył i dyskutował. W serialu Wikingowie wygląda to też różnie, tak jak tutaj widzimy, no, ten strój takiego kloszarda troszkę skandynawskiego odbiega od dostępnych nam źródeł. Tutaj mamy kompletny strój ze Sjøleham z północnej Norwegii. Tutaj trwają oczywiście dyskusje, czy to był Skandynaw, czy to był bardziej Sam, czy on był z X wieku, czy z XII wieku. Na początku twierdzono, że on w ogóle jest datowany na XIII wiek, XIV. Obecnie się przyjmuje, że to był X-XI wiek i ma bardzo charakterystyczną koszulę, tunikę, kaptur, który też może zainspirował twórców gry Assassin's Creed, chociaż nie sądzę, bo akurat te kaptury pojawiły się od początku serii, ale w tych screenach można powiedzieć, że te kaptury są w miarę dobrze odtworzone. Inne stanowisko bardzo ważne dla nas to już nie jest Skandynawia, tylko Herjolsnes w południowej Grenlandii. Tutaj jest mnóstwo strojów, zachowanych elementów i możemy zawsze powiedzieć, że to jest przecież XIV wiek, ale... Tak? Ktoś chce coś powiedzieć? Akurat tutaj, a zresztą bardzo fajnie to swojego czasu profesorowie Futter oraz Wilson i Angelo Forte, dokład włoski badacz, podsumowali. My musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, do kiedy epoka Wikingów trwała na Grenlandii. No właśnie. I to jest właśnie pytanie bardzo uczciwe, mi się wydaje. No właśnie. Tak naprawdę można by było powiedzieć, że ona trwała do kiedy ci Skandynawowie tam byli w końcu. No właśnie. Bo kiedy ten klimat się już popsuł, że nie dało się tam wytrzymać, to wtedy już tak naprawdę tego nie ma. No tutaj kolejne przykłady, jak to mogło wyglądać w przypadku znalezisk szwedzkich, którymi się podbudowujemy. Jakie zabytki mamy do dyspozycji. Tutaj też mamy, jeżeli chodzi o Szwecję, sporo zabytków ikonograficznych. Na dole z lewej strony jest zawieszka z upakra, gdzie wydaje się, że znowu postać ma takie szerokie spodnie przypominające szarawary. Też kamień Staniliarda, o którym już mówiliśmy, gdzie jest ta procesja. A jeżeli chodzi o kobiety, to tutaj jest dużo trudniejsza sytuacja, ponieważ te materiały tekstylne, archeologiczne są jeszcze bardziej ubogie niż w przypadku odzieży męskiej. I tak naprawdę tutaj mamy przykład, jak te fragmenty, które interpretuje się jako element odzieży kobiecej, się zachowują. Mamy giezło, które badacze interpretują, że było plisowane, i tutaj jest plus dla producentów serialu Vikings, gdzie Lagerta taką ładną suknię plisowaną w jednej scenie zakłada. Mamy też oczywiście wełniane okrycia wierzchnie, taka forma bez rękawów, też interpretowana przez archeologów niemieckich i duńskich, która też się pojawiła w serialu, także też bardzo, bardzo dobrze. A może jeszcze wrócę, tylko jeżeli dobrze widzę, to Lagerta w tym okryciu wierzchnim ma taki dekolt do pępka, to jest może jedynie coś, co jest mało sensowne. Inne przykłady, plus jeżeli chodzi o kolor, a minus jeżeli chodzi o wszystko inne, czyli o samo przedstawienie tej formy. No tylko oczywiście pamiętajmy, że to jest film, tak? To musi wyglądać. Tak, po to, żeby Lagerta nieźle wyglądała, tak, oczywiście. Tak. O, przepraszam bardzo, Caitlin Winnick wyglądała dobrze nawet w włosienicy. Ale no plus dla nich, że te kolory fajnie wyglądają i możemy to na upartego podtrzymać. Jeżeli chodzi właśnie o Oseberg, bo do tego nawiązywałem z tymi przykładami Lagerty, no to tak, tutaj też mamy bardzo bogate hafty i dekoracje. No na tych starszych filmach to te kobiece stroje nie były aż takie bogate. To chciałem zauważyć, że jednak te kobiety były dużo mniej starannie przedstawione niż postaci męskie. I tutaj też taka rzecz. Zauważyłem, że w Assassin's Creed Valhalla jest bardzo dużo tych futer. I pomyślałem sobie, że może być to pewne nawiązanie do właśnie tapiserii Gobelinu z Oseberg, gdzie tego typu płaszcze, no, na upartego można by było tak interpretować, bo one są krótsze, one sięgają do połowy pleców, nie okrywają nóg, a być może to jest element, który możemy znaleźć w Magnus Saga Jarls, czyli materiał zwany rok, który był takim sztucznym futrem, można powiedzieć, że tkany z elementami kępu wełny i miał przypominać takie futra. A jeżeli chodzi o dolny obrazek z Discovery Tour, no to właśnie brawa dla twórców, że pojawiła się tu suknia fartuchowa, pojawiły się tu te zapinki żółwiowate, chociaż według mnie powinny bardziej spinać tą suknię fartuchową właśnie ramionczka, niż być przymocowane na piersiach, no ale dobrze, że chociaż to jest. Tutaj przedstawienie, jak mógł wyglądać strój szwedzki. Znowu jest bardzo wiele różnych interpretacji, pomysłów, także z ostatnich lat i dyskusji, jak to mogło wyglądać. Tutaj na tej ilustracji są takie jakby zbiorcze, najważniejsze elementy tego ubioru. No właśnie, jeżeli chodzi o suknię fartuchową, no to to, co tutaj widzimy z Pskowa, jest jednym z nielicznych fragmentów. No i może tyle, Może tyle. W Birce też tak to wygląda, że te fragmenty nie są zbyt bogate. To znaczy są bogate, ale nie są zbyt duże. No i znowu, jeżeli chodzi o Szwecję, to zawieszki, wiele zawieszek i wiele przedstawień na kamieniach obrazkowych, które też w pewnym sensie się łączą, ponieważ możemy próbować te postaci interpretować jakoś wspólnie, że to były walkirie i tak dalej, i tak dalej. No ale też mamy pewne wskaźniki na to, co te kobiety mogły nosić. Tylko pytanie znowu, czy to były zwykłe kobiety, czy to były kobiety o wysokim statusie społecznym, czy to były właśnie postacie mitologiczne. No to oczywiście to jest temat na długą dyskusję. No i tak słowem podsumowania, pamiętajmy, że ta popkultura dzisiaj też się rządzi swoimi prawami i no, dobrze by było, gdyby twórcy pamiętali o pewnej rzeczywistości, która nas, historyków, archeologów, cieszy, ale też pamiętajmy, że ta akuratność historyczna może nie być tak atrakcyjna dla odbiorcy, więc ja się cieszę, że w Asasynie są te takie drobne, prawdziwe, realne akcenty i chwała im za to. A Discovery Tour jeszcze więcej, o czym przekonamy się za jakiś czas. Bardzo dzięki. Nie wiem, czy koledzy chyba nie mają nic do dodania zasadniczego tutaj. Bardzo dużo zostało powiedziane. Sprawdzałem, oczywiście śledziłem komentarze cały czas. W kwestii trochę czasu zajmiemy najwyżej Jeremiemu za to, że dołączył do nas później za karę, ale mam nadzieję, że się nie obrazi na nas za to. Pani Lidia Cześnik dopowiada, że w Gnieźnie w kryptach znaleziono pojedyncze złote nitki, ale fragmenty to tkanin, prawda, ale to jest nowożytność chyba, czy nie? Czy to jest... Jakie to są krypty? Dobre pytanie. Może właśnie pani Lidia nam zaraz dopowie. A w międzyczasie dorzucę, że pani Tamara, nasza stały widz, pamięta właśnie spotkanie o rekonstrukcjach historycznych z Michałem Ostrowskim, który wspominał, że do starej baśni przerabiano resory maluchów na miecze i wszyscy tam z tymi mieczami biegali, zaś pan Jerry zdradza, że to reżyser podobno się uparł na te rogi do hełmów i wszystko jasne. Tylko trzeba znać zakulisowe historie. Czy widziałeś może serial Upadek Królestwa? Taki nie jakiegoś niestety czasu. Niestety. Ja też nie widziałem. Ktoś widział z was? To musicie zobaczyć. Pytanie jest na temat strojów w tym serialu. Czy jesteście w stanie coś tak na szybko powiedzieć? Mów, ty jesteś specjalistą, ja bym musiał się temu przyjrzeć. Jeśli chodzi o stroje, no to musimy mówić. No, serial nie udaje historyczności. W przeciwieństwie do Wikingów, o czym mam swoje zdanie, Radek je zna. W tym serialu do tego ludzie podeszli bardzo luźno i słusznie, ale same stroje, tak jak wydarzenia, niektóre tam są prawdziwe, postacie też są prawdziwe, to zresztą moja ulubiona Jarl Guthrum. Tak stroje to jest totalna fantastyka, ale zrobiona tak dobrze z klasą. Gdybym miał to do czegoś porównać, stroje z The Last Kingdom nadałyby się świetnie do Assassin's Creed Valhalla i do Skyrima. Ale odpaliłem teraz zdjęcia nawet i powiem ci, że jest tutaj taka ćwiekomania też. Po prostu są te ćwieki wszędzie. To jest to, o czym mówiłem wcześniej. No tak, no tak to wygląda. I oczywiście, też dużo puter. No. I oczywiście tutaj szereg pytań bardzo podobnych. Pan Adam, pan Piotrek. Fryzury i tatuaże. Co z nimi? Panowie, macie tego dodania? Bo ja się nie zajmowałem nigdy fryzurami. Znaczy, jeśli chodzi o fryzury tutaj... O Jezu. Myślę, że same imiona wikingów tam mówią, jako, znaczy wikingów, Skandynawów, nie każdy Skandynaw był wikingiem. Jak oni podchodzili do kwestii fryzur, nie szukając daleko, jeden z najbardziej kontrowersyjnych królów skandynawskich, Harald Pięknowłosy, noszący wcześniej zresztą przydomek Harald Lufa. Co znaczyło lufa? Wcale nie chodzi o szot, Dawid, nie śmiej się. Lufa w staroskandynawskim oznaczało kołtun. To też gdzieś tam wynikało z przysięgi, którą złożył przyszły Pięknowłosy, że póki się nie ożeni z pewną kobietą, to nie zadba o włosy. Stąd właśnie lufa kołtun, potem Pięknowłosy, jak już to robił. Skandynawowie mieli do włosów podejście praktyczne. One albo świadczyły o tym, jaką pełnili funkcję w hirdzie, w oddziale. Wtedy raczej pilnowano tego, żeby one nie przeszkadzały na różne sposoby. Na przykład jak mamy słynny hełm z Giermundu, tutaj pewnie Kamil by się lepiej od tego niósł ode mnie, a tam prawdopodobnie były krążki metalowe, cały ten kaptur i one mogły we włosy włazić. Natomiast jeśli chodzi o elity skandynawskie, tutaj nawet w mitologii nam to tłumaczy, długie włosy były atutem. Długie włosy miał Frey, długie włosy miał Odyn, długie włosy nosiła elita skandynawska, co też zresztą zachowało się na ikonografii. To wiemy na pewno. Czyli pewien pragmatyzm, pewien prestiż. Natomiast jeśli chodzi o tatuaże, przysięgam, nie mam pojęcia. Ja podobnie z tatuażami, ale mogę jeszcze tylko dodać a propos tego hełmu Giermundu. Właśnie też w tym hełmie walczyłem nieraz i no rzeczywiście lepiej mieć krótsze włosy. No. Ja mogę tylko dodać, że na pewno w każdym spotkaniu na temat Wikingów prowadzonych, podobnych webinarach prowadzonych przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, których serdecznie pozdrawiamy, takie pytania też padały i tam pytań starano się udzielać. Tatuaże no od bardzo dawna towarzyszyły ludzkości, więc i pewnie wśród Wikingów się takie osoby pojawiały, ale z pewnością nie w takich ilościach. No dobrze, może z pewnością to przesadzone, ale wydaje mi się, że nie aż w takich ilościach, gdzie możemy odnajdywać w grach i tak dalej. Jeżeli chodzi o tatuaże, no to mamy Pazyryk przede wszystkim, najbardziej znane stanowisko, ale no to są scytyjskie rzeczy, tak? Mhm. Tutaj jeszcze jedna rzecz, coś na punkcie czego, jeśli chodzi o włosienie, wikingowie mieli hopla, to były brody. I to naprawdę na potęgę brody. Do tego stopnia, tutaj nie wiem, Kamil, czy się zgodzisz, ale w większości stanowisk archeologicznych związanych ze Skandynawami znajdujemy grzebienie. Które, na potęgę. I to grzebienie przepięknie zdobione. Mało tego, no też to jest znowu odwołanie do elit skandynawskich, szczególnie tych wojowniczych. Przecież ze swojej brody miał słynąć Bóg Thor. Długą, rudą brodę. Miał nosić i taką też w filmach, grach zachowano. Sami Skandynawowie do tego podchodzili już taką czcią i tu nie wiem, czy to mówię jako osoba współczesna, nie jest przesada. Oni grzebienie i pochewki do grzebienia jeszcze ozdabiali i to bardzo często, bardzo kunsztownie. Przykład takiego grzebienia zresztą można w Gnieźnie zobaczyć, do czego zachęcam. Tak jest. Nic dodać, nic ująć. Tutaj jeszcze jest szereg pytań. Drodzy widzowie, ja sobie je zapiszę, bo teraz musimy przechodzić do kolejnej części i jeszcze do nich, jeśli będziemy mieć trochę czasu. Może w trakcie grania możemy dyskutować. Tak, tak. Jak najbardziej. Mogę jeszcze wtedy je dopisać. Teraz przechodzimy do bardzo krótkiej przerwy technicznej przełączamy sobie prezentację. Oczywiście drugie pytanie konkursowe zaraz się pojawi w komentarzach, gdy tylko przejdziemy, no, znaczy naszej dyskusji podczas transmisji, gdy tylko przejdziemy do reklamu technicznego, obrazu technicznego, ekranu technicznego, to chciałem powiedzieć. Dobra, chwila przerwy, drodzy widzowie, nie odchodźcie, kontynuujemy zaraz po przerwie.